konfitem. Przyjechały choinki. I choinki zostały tutaj, musimy jeszcze podziękować raz na leśnictwo, przyjechało 20 choinek, zostały rozdane do wszystkich przedszkoli, do wszystkich szkół, do klubów, zostały nam jeszcze kościoły. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że ja widziałam Piotra na mieście, jak jechał z tymi choinkami i wyglądał jak leśniczy. I tak miał tak zawodzony, jak te choinki, które ja wyglądał na tym jego zielonym samochodzie. Wyglądał na polowanie. Tak, wyglądał po prostu przezabawnie i dopiero za chwilę się zorientowałam, że przecież nasz Piotrek jest z tym. Powiem wam tak, że jak ja się miałem przyjść w tym samochodzie, spotkałem mojego znajomego myśliwego i on mówi, słuchaj, mam dla ciebie skórę z zika, taka krewo kapująca, te drzewa na tym. Udało się. Czapkę, no panie były w szoku, jak zobaczyły właśnie leśnika z chomiką w plecach. Proszę państwa, następna taka informacja. Paczki dla dzieci, impreza noworoczna, wstępny termin, powtarzam wstępny termin, ponieważ musimy to dodać jeszcze z przedszkolem, które systematycznie, czyli przedszkole Lokomotywa. Wstępny termin to jest 9 stycznia i godzinę wszystko, jeszcze z parafią musimy to wszystko dograć. Natomiast to jedno, najgorsza sprawa wykonana, czyli mamy kupione prezenty dla dzieciaków. Paczki można też oglądnąć, jak będzie paczka wyglądać. No i jeszcze jak musimy to wszystko posegregować, ponieważ kupowaliśmy w hurtowniach. To do paczek. Proszę państwa, co do paczek, które były dostawane dzisiaj. Czym sugerowaliśmy się? Proszę państwa, nie ma żadnych tajemnic. Sugerowaliśmy się tym, co było w latach poprzednich. Sprawdzało się. Troszkę się tak niepokoimy, ponieważ o ile koła seniorskie dopisują, to osoby związane z parafiami, my sobie jeszcze to przeanalizujemy na końcu, nie dopisują nam do końca. Bo proszę zauważyć, że wigilia była przygotowana, paczek mamy na 160 osób, a już tutaj jest, biorąc pod uwagę, jak było w latach poprzednich, żeby nie zamawiać tego cateringu za dużo, no dzisiaj nam się to udało w miarę tak, że... Wszczelić. Tak. I było zamówione 120 porcji. No i chyba nam się udało tak na styk trafić z tym wszystkim. Czyli 40 osób już, co nie znaczy, że oni nie przyjmą, oni przyjmą po paczce. Była informacja podana, że jeżeli ktoś ma problem, to my również odwieziemy. Proszę państwa, czyli tak jak mówię, jest podział do wglądu, tak jak było w zeszłym roku. I tutaj znowu mam przykrą wiadomość. Sprawa dotyczy się koła pana Adama Bieleckiego, ponieważ tak się stało, że spotkałem się z nim i dostałem taką nieprzyjemną informację, która znowu uderza. Proszę nie myśleć, że mówię to złośliwie dzisiaj, ale uderza ona w radę i zarząd i w nas, w radnych. Ponieważ pan Adam Bielecki dostał informację, mówię, nie będę się tu personalnie odnosił, o to, że został pominięty, że czuje się po prostu obrażony, że nie braliśmy go pod uwagę. Przypominam, że takiego faktu nie było, wyjaśnione zostało na miejscu. Pan Adam cieszył się, powiedział, że cieszy się, że z takiego obrotu sprawy. Natomiast za paczki faktycznie mówił Piotrek, dziękuję, ponieważ to się stało. Udało mi się zdobyć, na razie zdobyłem 150 paczek, jeszcze mają mi dowieść 50. Więc jeżeli macie osoby, które potrzebują, to je rozdajcie. Natomiast mówię, cieszę się, że z panem Adamem, który działa wbrew pozorom, który działa w dzielnicy 15, nie można powiedzieć na rzecz osób bezrobotnych, możemy go pominąć. Nie miało takiego miejsca faktu. A czy my możemy taką pulę dostać na przykład radni, taką pulę przynajmniej dwóch osób, że możemy sobie typować, bo my znamy swój okręg, ja jeszcze jako dyrektor szkoły też znam rodziny. Akurat my sobie z tym radzimy, że tak powiem, w ramach szkoły, bo tej rodzice wspierają kolejnych rodziców, ale nie mieli nas tacy starsi ludzie, gdzie na przykład, no każdy z nas myślę, że zna w okręgu, ma takie jedną, dwie osoby, gdzie na przykład dwie osoby na radnego. Jeżeli na przykład nie wykorzystamy, ja to oddaję, dajmy na to
Dobra, gdybyśmy ja najbardziej mi się pomysł podoba, ja się przychylam do tego, tylko muszę Państwa bardzo prosić, żebyśmy do tego tematu wrócili odpowiednio wcześniej, ponieważ w tym takim świątecznym okresie wytypowanie tych list robi się naprawdę wielki taki, dużo dość pracy, dlatego jeżeli chcemy wrócić do tematu, to bardzo proszę listopad jak najbardziej, żeby dla każdego radnego było na przykład te dwie paczki, jak nie chce, to bierze inna osoba, albo słuchajcie, rozdajcie i wtedy my sobie dopasujemy te listy. Czy ja mogę coś powiedzieć? Były lata, kiedy nam zostawały i to samo. Myśmy po prostu dla radnych dawali. Ale to było po 10 stycznia. Tak, to było to później, bo mieliśmy jak się, czy się zgłoszą, czy nie zgłoszą. Dobrze, proszę Państwa, to zrobimy tak, że po 10, jak zobaczymy, ile paczek zostało, to też damy znać. Głównie na przykład, nie wiem, Pani będzie na pewno zainteresowana, Pani Dyrektor, tak? Myślę, że tak, no, myślę, że każdy zna. Dobra, słuchajcie, to zobaczymy, ile paczek zostało. Wiecie, że posługuje się SMS-em. Zostało na przykład dla radnego po jednej paczce, że może rozdać. I ktoś mi mówi od razu powie, biorę albo nie biorę, wszystko wiem. Proszę Państwa, co do dzisiejszej wizji, bardzo serdecznie chciałem podziękować Mateuszowi, Michałowi Drewnickiemu, jemu za to, że potrafił w sytuacji kryzysowej wesprzeć kolegę, Grzyszkowi Meusowi, który był płacony dzisiaj Zbyszkowi i synom, który nosi dzisiaj paczki, Wiesławowi. No wszyscy nam odsłuchali. Pani Agnieszka, słuchajcie, gdyby nie Pani Agnieszka, to... To by było tak samo. Chwilę trzeba, bardzo serdecznie dziękuję.